Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku 100 dzieci. Już Wam pokazuję, minęła dosłownie chwilka od poprzedniego odcinka. Ja zajęłam się przygotowaniem jednej łazienki, bo jak pamiętacie, strasznie ubolewałam, że jest tylko jedna poza tą dla mamusi, która miała być, więc tu się pojawiła nowa łazienka, tak jak właśnie myślałam, także taka jest malutka, taka trochę w stylu tych u góry, także po prostu wszystko w tym samym stylu i rozpoczynamy już grę. I tak, mamy tutaj Daniela, który śpi sobie tutaj, więc ja nie będę im blokowała. Gdzie będą chcieli chodzić, tam będą chodzili spać. Większość pewnie będzie chciała spać na dole, bo jest blisko do wszystkiego, ale u góry też jest jedna wolna sypialnia, to jest, zobaczcie, z tarasem i bawialnią, więc tu w sumie takie małe dzieci mogłyby chodzić spać, ale jak będą, słuchajcie, chcieli. Zrobimy automatyczne przełączanie świateł, bo tu jest tak dużo świateł, więc wszystkie światła... O, jak pogasło, słuchajcie, jak pogasło. Ten nasz tatuś gdzieś wyszedł. Tutaj zablokowałam, że drzwi są tylko dla niej, więc to będzie pokój do spania, do pracy. Tutaj będą się działy figle, migle. Tutaj namalowała coś, więc w sumie można to od razu sprzedać, jak wstanie. Za 800 tylko, słuchajcie, mega mało. Więc obudziła się. Oj, jak dziwnie się tu jeździ, słuchajcie, jest już grubiutka. Już mieliśmy zobaczyć właśnie resztę tych naszych domowników. Możesz sobie spać, mamusiu, śpi sobie, jeżeli chcesz. Przepraszam, że cię obudziłam. Tu jest kuchnia, słuchajcie, i tu mamy wszystko bardzo ładnie. Tu nasz syn coś gotuje, ale tu pamiętacie, że dużo rzeczy przywieźliśmy z domu, więc dużo rzeczy przywieźliśmy z domu, co ja tutaj robię. Tak, tort. Do środka tort, te wszystkie jedzenia, więc będziecie sobie mogli... Co się stało z tym? Zepsute. To klikniemy tutaj. Sobie mogłam na kosz, głupia jestem. To... Czy to jest jeszcze dobre? Też zepsute? O Jezu, też wszystko popsute. To? Brudki wejdzie? Nie wejdzie, bo zepsute. Zmarnowaliśmy kupę żarcia, słuchajcie, ale chociaż nam się zwróci za sprzedaż, więc to pewnie też zepsute. Okej, okay. I tu mamy jakieś obrazy, więc sprzedajemy te obrazy. I tutaj jest obraz taki, słuchajcie, to jest obraz romantyczny, więc... Wypadałoby go gdzieś powiesić. Nie wiem, czy on tu będzie pasował tak trochę ni w gruchę, ni w pietruchę chyba. Tak, żeby robić romantyczny nastrój. Czemu się nie chcesz powiesić? Bo co? To ja wam nie wiem. Nie można poza domem wieszać obrazów? Nie wiem. No to go po prostu sprzedamy. Sprzedamy ten obraz. I tyle. Tu mamy jeszcze jakieś plony, więc też wszystko sprzedać. Chcę, żeby widzieć, ile tych pieniędzy mamy. Dobrze, to też sprzedajemy. Okej, cieszę się. I teraz jeszcze rozmnożymy żabę. I mamy to, mamy to. I już sobie te ściany tak zmniejszę. Tu nasz syn je, więc jak zjesz, to pójdziesz sobie tutaj do lusterka. Tu by nam się przydało takie, słuchajcie, małe lusterko gdzieś na ścianie, więc jeszcze raz coś tutaj dokupimy. Wybieramy jakieś lusterko. Chciałabym takie duże. To jest chyba to podświetlane? Nie. W sumie fajne jest to podświetlane, ale czy ja wiem... Takie zwykłe, proste bym chciała, ale nie tak duże jak tamto. Nie wiem, czy to jest takie trochę kiepskawe w wersji beżowej. No nie pasi mi to. Możemy kupić to podświetlane, ale ono jest takie olbrzymie. Będzie mnie chyba wkurzało to, że ono się świeci. Gdzieś były takie fajne z takimi szlaczkami po sobie, takie jak w Top Model mieliśmy. Ale nie widzę tego lusterka. To jest za spore, zdecydowanie za spore. Takie małe, żeby było. Może to okrągłe kupimy. Niech będzie to okrągłe. No nie za bardzo mi się widzi, co tam jest. Się wystraszyłam. I tutaj klikniemy naszym synem, Mateuszem, żeby przyszedł i zmienimy mu wygląd. Bo wam chciałam pokazać, że on jest tak podobny do ojca, że to jest aż dziwne. Po prostu aż dziwne. Nie wiem, czy on ma wszędzie takie zielone. Boże, jaka koszulka i w ogóle... Czy on ma wszędzie takie włosy, to nie wiem. Jeżeli tak, to zostawimy mu, niech będzie taki jego styl. Tak ma, ale beka, słuchajcie, śmiesznie. Powiem wam, podoba mi się to, bo to takie charakterystyczne jest. Lubię, kiedy właśnie oni się tak ubierają po swojemu. To jest jego piżama, no w sumie powiem wam też fajna. Boże, jak mi się, powiem wam, kręcił w głowie. Ło. I tak wygląda właśnie w stroju do pływania, także bardzo fajnie. I teraz nasze afro, słuchajcie. On ma na imię Maciek chyba, tak? Także takiego mamy Maćka. Brat bliźniak to był Mateusza chyba. No tak, Mateusza. I on już jest mniej podobny do ojca, słuchajcie. Dużo mniej. Tamten był bardziej, zobaczcie, z bliska. Do Karola, pamiętacie? Ta twarz, te rysy twarzy, naprawdę cały Karol.
Także to jest jego strój codzienny. Strój, oh my gosh, strój oficjalny, sportowy, tak na zielono się ubrał. Do snu, wszystko spoko, tylko te oksy mu zdejmiemy, no bo spać w oksach to trochę niewygodnie. To jest strój do snu, na imprezę, tak chciał, tak ma, i do pływania taki strój. Więc to tyle. Teraz będziemy się starali naszego Daniela postarzyć i wyprowadzić, bo on tutaj z nami też już jest dosyć długo. Okay, widzę, że dzieciątka się pospały, tylko ten Mateusz nie śpi. I to mógłbyś odrobić pracę domową. To jest praca domowa z podstawów, sprzedajemy. I ktoś tutaj się jeszcze postarzył, ten nasz Maciek, więc jego pracę domową z podstawówki też sprzedamy. Słuchajcie, jest prawie piątek rano, lekcje niepoodrabiane. O, fajnie, przy biureczku sobie usiadł. To właśnie, tego właśnie chciałam, słuchajcie, żeby mogli sobie mieć takie biureczka. Tylko u góry biureczko zniknęło, słuchajcie, jedno. To tam tak krzyczą. Zniknęło tu biureczko, bo tu postawiłam właśnie te zabawki. I stwierdziłam, że biurko już będzie zbędne. Co tak te dzieci biegają? Pewnie jakiś stwór z poduszka, tak? Jezu, tak, ja nie lubię tej aktualizacji. Mega jej nie lubię, nie znoszę i mówcie mi, co chcecie. Mi się to nie podoba. Opryskaj tego potwora. Nie wiem, czy tu jest ten potwór, czy gdzie. Bardzo niefajna aktualizacja, naprawdę. Nie. Idź, opryskaj, opryskaj. Czy on jesteś rozgniewany? Gwałtowna pobudka. Przepraszam. Ktoś cię obudził, ktoś krzyczał chyba dlatego. Także tam mamy trochę tego torta, więc to sobie zjemy na śniadanie. A ja bym chciała tutaj zorganizować, słuchajcie, taką parapetówkę. Ale to właśnie może w piątek po południu, coś takiego. O, Dave spał, słuchajcie, tu. Ty mały chłopczyku, który krzyczysz. Och, jest tutaj ten potwór. Nie, po prostu nie. Opryskaj tu tego potwora. Tak, także lekcje w ogóle niepodrabiane, widzę, jest masakra. Odrabiaj lekcje, także dzisiaj chyba nikt nie poprawi swoich ocen. Maciek, też możesz odrabiać lekcje, tam wam się wszystkiego chce, ale wiem. Odrabiaj lekcje i odrabiaj lekcje. A naszą mamę budzimy. Tak, chce ci się spać, więc jesteś u siebie u góry jeszcze, pokaż, czy jesteś u siebie u góry, więc przyjdź tutaj się wykąpać, weź kąpiel z bąbelkami i ugotujesz coś może na śniadanie. Przyrządź wykwintny posiłek, zobaczymy, co tu mamy. Warzywa, tempura, coś takiego, 39, ale jak szaleć, to szaleć, więc dobrze. I tu później właśnie przygotujemy tą naszą parapetówkę w piątek po południu, tak? I zaprosimy nasze wszystkie dzieci. Kąpiesz się tutaj, kąpiesz, dobrze. Tu jest ta wanna, słuchajcie, z dodatkami, więc może sobie to później zrobimy. Ale mi się podobają te okolice, zobaczcie. To pięknie wygląda przez te okna i w ogóle czadersko. Jestem zachwycona. Dave, możesz już sobie iść, ale nie będziemy go wypraszać. Tutaj widzicie, ojej, jak to jest słodko. Tu sobie też siedzi przy biureczku. Właśnie tak sobie to wyobrażam. Tutaj nasze dzieci też odrabiają, ale głodne są strasznie, więc mamusia, przychodź szybko. Już się wykąpiesz i zrobisz to. Jest chyba rzecz, którą usunę, słuchajcie. I to będzie chyba to, bo ja nie lubię takich szumów. I ja to wyłączę, bo mnie będzie bolała głowa, więc dobrze. Cieszę się. I jeszcze mamy te rośliny do posadzenia. Ale to już dzisiaj sobie darujemy. To dzisiaj będziemy się zajmować rozrywką. Praca domowa odrobiona. Patryk. Patryk, to jesteś... Tutaj jesteś, Patryś. Pęcherz, to może idź tutaj, skorzystaj. Czy tu ktoś jest, bo tu się świeci? A nie, tu jest po prostu widno przez te okna. Dobrze, leś, lesiku. Tutaj się nie chce. O, tutaj też później możesz odrabiać lekcje, więc... a nie, masz, już nie masz tego dodatkowego zaliczenia, więc bardzo dobrze. Później ty też możesz przyjść do łazienki. Tylko oby sobie nie weszli w paradę. Mam nadzieję, że nie. Mateusz też później by chciał, siku, tyle, że może polecisz na górę do tej łazienki, do tej tutaj. Skorzystaj. Mhm. I kogo my tu jeszcze mamy? Daniela. Daniel to już w ogóle. Daniel, później też możesz, może na dole będzie już wolna. Leci na tą górę chyba, słuchajcie. Skorzystaj, mam nadzieję, że się nie natkniesz. Mama nasza, już idziesz gotować? Tak, idzie gotować, a brzuch? Coś mały ten brzuch, ale dobrze, podobno jest. Adam, lekcje odrobione.
Adam, tutaj. Dodatkowego zaliczenia chyba też u ciebie nie ma. Dobrze. Tu umiejętności, musimy się tym podejmować. W ogóle drabinkę, nie wiem, czy będziemy sobie kupować drabinkę, czy na razie sobie darujemy. Chcę zobaczyć, jak się tutaj kąpię właśnie tu. Czy te schodki działają, słuchajcie, bo to wygląda bardzo tak ładnie, ale czy to działa? To się okaże. Gotuję. Dave tutaj jest. Dobrze, wszyscy rozpoczynają szkołę. Zobaczymy, czy zaraz to dodatkowe zaliczenie u ciebie. Mateusz. Gdzie zgubiłeś, Mateusz, lekcję? Do wyposażenia szybko. Dodatkowe zaliczenie jest? Jest, ale już chyba nie zdążysz. Okej, to darujemy sobie. Czy nie? Jeszcze byś w sumie zdążył. Ale masz taką rozrywkę słabą, to tak, to idź pooglądaj. Dobra, damy ci spokój. Ty dopiero od wczoraj jesteś w zasadzie nastolatkiem, to nie oczekujmy cudów. Umiejętnościami, nad umiejętnościami zajmę się właśnie w weekend. Ale na razie właśnie chciałam zrobić tą parapetówkę. Niech sobie nie będziemy takiej presji budzić. Tylko szybko, mamutka, bo zaraz dzieci idą do szkoły i nie zdążą zjeść przez ciebie. Kurde, o. Dobra, wołaj na posiłek, zawołaj na posiłek. Wołaj. Tak, wołaj, niech wszyscy przyjdą. Fajnie, mam takie rodzinne obiadki. Brudy są, więc ja powyrzucam, żeby nie śmierdziało. Słuchajcie, może sobie wynajmiemy tą sprzątaczkę, ja już sama nie wiem. Trafiłam, udało mi się, więc dobrze. Nie wiem, czy tą sprzątaczkę tak, czy nie, może po niedzieli. Chciałabym tego hajsu, słuchajcie, jak najwięcej wydać. Tutaj zatrudnimy może przyrząd, specjalny przepis. Głupie naleśniki z jelkowymi misiami, ale fajne rzeczy. Fajne rzeczy, ale chciałabym zrobić tego... Zatrudni obsługę żywieniowca. Kogo my tutaj mamy? Naszą Paulę może. Ale Paula przyjdzie później. A niech będzie Paula, słuchajcie. Dawno Pauli nie widzieliśmy, to niech przyjdzie. Tu zobaczcie, sobie siedzą w tym baseniku. O nie. Śmieszne to jest strasznie. Nawet Dave się załapał na jedzenie. Okej. Czy nasz Mateusz już idzie do szkoły? Tak, już idą do szkoły wszyscy, więc jesteśmy tutaj spóźniani jak zwykle. No tak. Najedzony, to już nie jedz, idź. Ty, trochę niewyspany, ale też już idź. Najedzony. I ty też najedzony, więc lećcie, nie spóźniajcie się. Przyjdzie żywieniowiec, zrobi nam jedzonko. Paula jest już w drodze. Co tam ci dolega? Jest ci chyba niedobrze, mamusiu. Dlaczego ona się przebrała? Ona będzie żywieniowcem? WTF, co jest grane? Żywieniowiec Michał. Miała być Paula, nie my. I co, jeszcze nam zabierze kasę za to? Powiem wam, beka jest z życia. Nie wiem, czemu tak się stało. Ale no cóż, więc niech tamta Mija gotuje. Dziwne rzeczy w tym domu się dzieją. Czy to już jest coś nowego? Co to jest? Warzywa. To jest to, co my już mieliśmy. Dave już sobie poszedł. Niech będzie. A później ja właśnie zatrudnię tą sprzątaczkę. Niech będzie. Wynajmij, gdzie to jest? Oślepłam, słuchajcie, oślepłam. Wynajmij usługi. Gosposia z terminarzem wizyt. Dobrze. Także widzimy się za chwilę, ja wysadzę roślinki też. Okej, kochani, jestem. Ona wciąż tu gotuje, także nie wiem, o co chodzi. Widzę, że brzuch przebija przez ten fartuszek już, bo jest troszeczkę duży. Tutaj wysadziłam rośliny, także tutaj sobie tak wyglądają. Nie wiem, czy tu będzie dobre do nich dojście, czy też nie będzie. Mam nadzieję, że okej, więc później kliknę ci pielęgnuj ogród. I co, już nie gotujesz? Aha, także powiem wam, jest dziwnie, ale się zrobiło ciemno w tym domu. Nie wiem, czy ta gospośka przyjdzie, oby tak, bo tu znalazłam w wyposażeniu jakieś brudy i posprzedawałam też trochę jakichś roślin z wyposażenia. O nie! Jakiś dziad, może zignoruj ich, jakiś dziad nie wziął pracy domowej, no nie, kto tu siedział, nie pamiętam, który, Daniel, jak Daniel to już w ogóle dostanie w papę, bo już chyba nigdy z tej szkoły nie wyjdzie. Tu mamy jakąś taką tą, widzicie co to jest, czy mamy w ogóle w tym domu jakąś półkę z książkami, wydaje się, że nie, wystawienie tandiem. Och, kochani, słuchajcie, tyle zamieszania. Gdzieś tutaj trzeba tą półkę umieścić zaraz. Może w tej takiej dziurze by tu jakaś mała półeczka weszła, choć nie wiem, czy taka mała istnieje, ale już patrzymy. Jakaś mała puła by się przydała. Taką małą można wcisnąć, więc taką małą tu wciśniemy, taką
czarno. Będzie taka czarna kupa. Mamuśka nasza wciąż podlewa. Nie wiem, czemu tak się stało z tym żywieniowcem. Głupota świata, słuchajcie, naprawdę. Chciałam zobaczyć jej umiejętności. Nie, ten sam. 10. Ale sprząta, zobaczymy, czy wyrzuci. Bo może faktycznie ja zepsułam tym koszem. Czy będzie mył, czy będzie sprzątał, sama już nie wiem. Gdzie tam lecisz? O, kupa jest. Będzie mył. Dobra, niech myje. Co tutaj jest? Kontynuuj makaron z serem. No tak, nie wiem, może byś się przebrała w swoje normalne ciuchy, a nie chodzisz w tym. Czy będzie w tym chodziła? Ostatnio do nagrywałam stała się taka rzecz, że po prostu, słuchajcie, nieoczekiwanie dla mnie skończyło się miejsce na karcie, więc stwierdziłam, że dokończę to w postaci już beze mnie, bo jest teraz późno i nagrywam to po prostu w innym dniu. Więc tak, Mija sobie tutaj miała coś gotować, nie wiem co się dzieje, nie wiem cały czas czemu ona jest tym, no wiecie kim, więc zmienimy jej strój, a nie, coś dalej będzie gotowała, więc dobra, coś tam jeszcze gotujesz. Kurczaka krótko smażonego. Dobra, niech będzie kurczak krótko smażony. My czekamy na nasze dzieci, niedługo wrócą. Zobaczymy, jak tam ocenki tych naszych dzieci. Tutaj podobno była sprzątaczka, no coś nie widzę, żeby ona coś posprzątała, więc chociaż trochę kasy będzie, powyrzucam. Tutaj świruje nasza mamuśka z nożami, żeby się tylko nie skaleczyła. No ale tak serio to właśnie, nie wiem, nie mam pojęcia czemu tak się stało, że ona to robi. Miała być dzisiaj ta imprezka, słuchajcie, więc nie wiem czy się wyrobimy, ponieważ no nie, teraz widzę, że mi bateria miga, że się wyładowuje. Więc powiem wam, porażka życia. Więc chyba po prostu umówimy się, że ta imprezka będzie już w kolejnym odcinku 100 dzieci. Także na dzisiaj to będzie wszystko, damy jej dokończyć, dopóki mi ta bateria nie padnie. Nie gotuję tego kurczaka, może nam się uda szybko zobaczyć te dzieci jeszcze. Chociaż o której one kończą tę szkołę? Pokażcie dzieci. Och, do 15, więc no nie jestem pewna, czy aż tyle to mi ta bateria wytrzyma. Bo w tym nowym aparacie, słuchajcie, bateria jest tragiczna i wyładowuje się dosłownie w momencie, więc niestety będę musiała zainwestować w drugą. A to też nie są wcale tanie rzeczy, także powiem wam ostatnio mnóstwo wydatków, jeżeli chodzi właśnie o sprzęt i w ogóle. Wyznaj prawdę, nie dokończyłeś pracy nowej, wyznaj. No cóż, ja jestem uczciwa. Chociaż w sumie ile razy to się spisywało pracę domową, słuchajcie. Napiszcie, kto też spisuje prace domowe, ale pewnie wszyscy, no nie. Pamiętam te godziny, te gorączkowe spisywanie, nie? Przed tym, przed lekcjami. Powiem wam, że trochę tęsknię taką szkołą codzienną, bo studia, zwłaszcza studia zaoczne, to już nie jest to samo. Zdecydowanie. To jest po prostu namiastka i wcale nie jest... Czasem po prostu nawet się nie czuję, że się chodzi do tej szkoły, bo nie jest to codziennie, nie ma tam jakiś, wiecie, uczy się tylko na sesję. Także to już nie to samo. Pokaż się, mamusia, idziesz malować. Czemu ona ostatnio zrobiła się taka cwana, że sama z siebie idzie malować? Ale powiem wam, że no skoro tak czuję, to niech dziewczyna maluje. Także idzie do swojej osobistej sypialni. Jej potrzeby takie w miarę okej. Ja jestem ciekawa właśnie tych dzieci, więc może teraz troszeczkę przyspieszę. I tak, dzieci wróciły. Dzieci wróciły, słuchajcie, i już patrzymy. Daniel podobno coś zwędził ze szkoły. Jest w wyposażeniu. Aha, to są książki. Zwędził taką książkę, więc sprzedamy tą książkę za 20. No fajnie, synu, że się starasz i dokładasz. Piątkowy niestety, następnie piątkowy, także nikt z naszych dzieci dzisiaj nie poprawił się, szkoda niestety, także imprezkę zrobimy sobie już w sobotę, ja teraz każę im odrabiać lekcje, mamusia skończy malować i na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam serdecznie i widzimy się już niebawem, do zobaczenia, pa!